Siemano, siemano, siemano! Zakolników TV otwiera bardzo serdeczne drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach. A dzisiaj kolejny, można powiedzieć, pojedynek postaci. Tym razem to będzie Mike vs Dave. A na sam początek zajmiemy się Mike'em oczywiście. Więc tak, Mike jest to postać, która debiutuje w totalnej porażce Zemście Wyspy, potem pojawia się w Plejadzie Gwiazd. I jego takim głównym atutem była, można powiedzieć, osobowość wieloraka, a mianowicie jest to ta choroba, gdzie w zależności od sytuacji Mike zmieniał, jakby można powiedzieć, zachowanie, osobowość i poniekąd też jego wygląd podczas zmian osobowości się też zmieniał. I jego osobowości między innymi są takie: Manitoba Smith, Vito, Chester, Świetlana, a w piątym sezonie, czyli Plejadzie Gwiazd, debiutował też Mal. Ale patrząc na to, jakim oczywiście Mike był też, jako sam, można powiedzieć, taki sam, bez swoich osobowości, była to osoba mocno przyjazna, można powiedzieć, przyjazna, przyjacielska, która lubiła pomagać innym. I mogę też powiedzieć, że no wiadomo, był zabujany w soł i to wiadomo nie od dzisiaj. Kto oglądał, ten wie, jak to można powiedzieć, jak to mniej więcej wszystkie wątki przebiegały. Ale patrząc na jego rywalizację, jak sobie radził w programie, no zajebiście sobie radził, tylko potem wiadomo, Scott zaczął się na nim zlecać, ponieważ to nie chciał ujawnić swojej, powiedzmy, choroby i przez to, powiedzmy, że został wyautowany z programu. Potem patrząc, co się działo w Plejadzie Gwiazd, że Mal kontrolował go przez większość sezonu, jak prawie nie cały w sumie, bo od drugiego odcinka to Mal dosłownie przejął nad nim kontrolę przez większość, można powiedzieć, odcinków, które Mal nad nim kontrolował. Też sobie dobrze radził, ale wiadomo, Mike nie był sobą, bo Mal nim kierował, ale praktycznie, no powiedzmy, że w jednym zakończeń wygrał finał Zoe, w innym zakończeniu można powiedzieć, że Zoe wygrała, więc tutaj całkiem ciekawa, zacięta rywalizacja była też pomiędzy nimi i praktycznie to była tak walka o, nie wiem, o miłość, o wszystko, dosłownie o wszystko, o życie, o miłość i nie tylko, nie? I oczywiście milion dolarów, nie? Pomiędzy tą dwójką. Ale też trzeba spojrzeć na to, jakbym miał tutaj obok Dave'a go postawić, więc teraz przejdźmy do Dave'a. Dave z kolei jest to postać z wyspy Pakitev, czyli można powiedzieć postać, która debiutuje, wiadomo, już jako postać trzeciej generacji zawodników totalnej porażki. O Boże, jak ja go nie lubię. Z jednego prostego powodu. Wydaje się być osobą bardzo sympatyczną, fajną. On tam ma, można powiedzieć, fobię przed brudem, boi się po prostu brudu. Ale był mocno zabujany w Sky, czyli dziewczynie, która no niezbyt go chciała. Robił sobie chłopak nadzieję i był niestety odrzucany. I taka smutna sprawa z nim, że no niezbyt przyjmował to do wiadomości. Tam mu robiła nadzieję. A ten sobie nic z tego dosłownie, nie w sensie, robił sobie wielkie nadzieje, a potem jak przyszło co do czego, to dostał, no, plaskacza w ryj. Ale można powiedzieć, że przez to, można powiedzieć, swoją miłość był strasznie taki denerwujący, bo potrafił z jednej strony być nawet całkiem miły, fajny i tak dalej, ale był strasznie taki na nie, wszystko na nie, to co jego drużyna wymyślała, to wszystko na nie, wolał bardziej tak skupić się, wolał na sobie, ale niestety też to powodowało, że mocno irytował, bo wiadomo, może i niektórzy zawodnicy z jego drużyny gadali kompletnie od rzeczy. Czarodziej, na pewno to był czarodziej, to jest oczywiście wina czarodzieja, dobra, nieważne, to taki głupi żart, ale też patrząc na to, że no nie był zbyt miły dla osób ze swojej drużyny, uważam, że no jest osobą, potem no tak zmieniłem zdanie, że nie był osobą zbytnio sympatyczną i uważam, że Dave jest taki, wiadomo, szkoda mi go na pewno z jednego powodu, no bo robił sobie chłop nadzieję, że będzie miał miłość i potem został wyautowany, po czym wrócił na finał i dowiedział się, że tak naprawdę do Sky już ma tego chłopaka i zapomniała, można powiedzieć, o tym powiedzieć, że ona chce tego swojego chłopaka, powiedzmy, że rzucić. I tutaj no chłopak kompletnie oszalał, wcale się nie dziwię, bo se zrobił nadzieję, a potem został, no powiedzmy, takiego przysłowiowego plaskacza w ryj od życia. I to było takie było no strasznie słabe, ale patrząc na to, jak się zachowywał w programie, jak traktował też troszeczkę innych, mogę powiedzieć, że nie jest to może osoba atencyjna. Ale też mogę też powiedzieć, że czasami nie kontroluje nad tym, co się wokół niego dzieje. To wszystko, można powiedzieć, że go przerosło w pewnym momencie i widać, że no niezbyt sobie, można powiedzieć, z tymi wszystkimi swoimi problemami, że tak powiem, radził.
A jak teraz miałbym tych dwóch panów postawić obok siebie, czyli Majka i Dave'a, jako konkurentów w programie? O Boże, powiem wam tak. Mike, patrząc na asortyment swoich osobowości, czyli Świetłany, Vito, Chestera, Manitoby Smitha i także Mala, bo tutaj wiadomo, już mówimy o takim sezonie, gdzie wiadomo, już Mal się objawił, bo wiadomo, że wszystko się dzieje po Planecie Gwiazd, tak jakby. Stwórzmy sobie taki, wiecie, swój kanon, gdzie oni obaj rywalizują. I wyobraźcie sobie, Mike, który wszystkie swoje osobowości kontroluje, już ma wszystko opanowane i może wszystkie, powiedzmy, ich umiejętności wykorzystywać do walki, wiadomo, z innymi zawodnikami, do konkurencji. I mamy tutaj Dave'a, który jest zwyczajnym taki, można powiedzieć, gościem, który niekoniecznie, można powiedzieć, garnie się do jakiegokolwiek konfliktu, jest taki bardziej usunięty, bardziej tak obojętnie wszystko traktuje, ponieważ wiadomo, załamanie by było, bo wiadomo, Sky do niego nie wróciła i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jakby to mogło wyglądać, przypuśćmy taki scenariusz, albo weźmy też taki scenariusz, że byłby zdeterminowany, bo wie, że dziewczyna na niego czeka i myślę, że wtedy pod wpływem takiej adrenaliny mógłby sobie dać radę z Mike'iem, aczkolwiek patrząc na to, że tutaj Mike też ma, jednak jest dosyć sprytną osobą i dosyć ciekawe taktyki umiał czasami wykombinować, szczególnie, że do każdej sytuacji wykorzystywał swoją osobowości, więc tutaj też mogę powiedzieć, że Dave ma troszeczkę pod względem takim, można powiedzieć, fizycznym, bardzo małe szanse na wygraną, ale jeśli chodzi o taktykę, miał dobre pomysły zawsze, może nie zawsze, ale przynajmniej w pierwszym odcinku, czy tam innych, kolejnych odcinkach z Paki Tef, i jakby to się przełożyło, że jego pomysły byłyby egzekwowane przez drużynę, mogłoby być dosyć ciekawe, jeśli chodzi o rywalizację z Mike'iem i drużyną Mike'a, jak oni byliby, wiecie, w oddzielnych drużynach i rywalizowali ze sobą, mogłoby być ciekawie. Bo wiecie, jak to było z Dave'em i jego pomysłami, były po prostu rzucane przez taką między innymi Sugar w pewnym odcinku, można powiedzieć, więc tutaj jak to mogę nazwać? Nie wiem, czy byłaby to dosyć wyrównana walka, bo patrząc na to, jaki jest Mike, na to, jaki jest Dave. Dave, patrząc na to, że w późniejszych odcinkach Ustrybaki ten był zrezygnowany i patrząc na to, że Mike zawsze był dosyć zdeterminowaną osobą, jeśli chodzi o rywalizację z innymi i starał się wygrywać, można powiedzieć, że wszystko robił tak, żeby jego drużyna była jak najlepsza, bo wspierał swoją drużynę w każdym sposobie, jakim tylko mógł. A patrząc na to, jaki jest Dave, że bardziej jest taką osobą samolubną poniekąd, więc tutaj myślę, że jakby doszło do drużynowego starcia, byłoby słabo. A jakby doszło do takiego starcia pomiędzy nimi oboma, definitywnie, że tylko oni obaj walczą ze sobą. Jakby to kurde wyglądało? Powiem wam szczerze, byłoby dosyć ciekawie, ale pod względem, można powiedzieć, zaangażowania w konflikt i można powiedzieć pomysłów na rozwiązanie danego zadania, jakie by im poświęcono obu, to myślę, że Mike by sobie bardziej poradził. Aczkolwiek Dave mógłby pod wpływem emocji się bardziej odpalić i mógłby tą walkę zrównać, więc tutaj poniekąd jakby obaj wykorzystali pełnię swoich możliwości, mogliby zrównać się ze sobą. Aczkolwiek byłoby to dosyć ciężkie z jednego prostego powodu. Dave ma też takie coś sobie, że po prostu kompletnie mu odbija i było widać, że na przykładzie tego, co się działo w finale Wyspy Pakietew, że byłby w stanie poniekąd nawet wszystkich pozabijać tylko dlatego, żeby zaimponować komuś. I tutaj powiedzmy sobie szczerze, tutaj Mike i jego osobowości, albo jego, można powiedzieć, umiejętności nabyte od jego osobowości mogłyby spowodować to, że Dave szybko się zatracił, mógłby przegrać wyzwanie finałowe i odpaść szybko z programu. I tutaj jakby miał już wybierać, to w pewnym sensie obaj mają szansę na wygraną, nawet wyrównaną, aczkolwiek Mike jest bardziej osobą opanowaną i jak już teraz ma, wiadomo, wszystko opanowane, to co się z nim dzieje, z jego, można powiedzieć, głową i innymi tego typu rzeczami, wiadomo, z jego organizmem, to myślę, że Dave niestety byłby z nim przegrać. Powiedzmy sobie szczerze, przegrałby z Kretesem i nie byłoby szansy na odbudowanie tego i nie byłoby drugiej szansy, żeby chyba wygrać, więc tutaj w moim rankingu wygrywa Mike, a jak u was to oczywiście ludziska wygląda? Dajcie znać w komentarzach, bo
Myślę, że będzie ciekawa dyskusja. Ja się z wami żegnam. Tutaj był Zakulników. Trzymajcie się i cześć. Na razie.